22 czerwca, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Królewska TV przedstawia Państwu wydarzenie dnia ze strony głównej wydarzenia. Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej spotkał się z przedstawicielem chińskich banków. Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej spotkał się 20 czerwca 2016 z przedstawicielami instytucji finansowych Chin, Funduszu China CEE, Financial Company oraz Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. Rozmawiano o współpracy handlowej i planowanych chińskich inwestycjach w Polsce. Ying Ying, były prezes ICBC, a obecnie przewodniczący zespołu przygotowawczego funduszu, powiedział, że Polska jako duży kraj w regionie jest szczególnie interesującym obszarem działania dla chińskich instytucji finansowych. Fundusz zamierza inwestować w Polsce w projekty infrastrukturalne oraz przedsiębiorstwa z branży rolnej i przemysłowej. Przewodniczący podkreślił, że stronie chińskiej zależy na tym, by zwiększyć eksport z Polski i regionu do Chin przy wykorzystaniu nowego jedwabnego szlaku. Obecnie pociągi łączące Polskę z Chinami jeżdżą do Chin praktycznie puste. Wskazał również potencjalne obszary. I tutaj przerywnik to będzie ten trzeci film, gdzie pokażę Państwu mapę, jak pociągi jeżdżą do Chin z Polski. Jakie to jest łatwe połączenie przez kontynent. Potencjalne obszary współpracy, w szczególności w energetyce. Firmy chińskie mają duże doświadczenie w zmniejszaniu emisji spalin w elektrowniach węglowych. Zachęcał do korzystania z chińskich doświadczeń przy rozwijaniu energii odnawialnej oraz energetyki jądrowej. Chińskie instytucje finansowe rozważają inwestowanie w budowę tanich mieszkań na wynajem. Wicemarszałek Czelej zachęcał chińskich finansistów do wsparcia polskich przedsiębiorstw zajmujących się budową oraz unowocześnianiem infrastruktury kolejowej w Polsce. W Chinach proces ten przebiegał sprawnie, a zbudowana kolej wysokich prędkości jest najnowocześniejsza na świecie. Podkreślił, że Polska przeprowadzi odpowiednią modernizację. Przyznane są już odpowiednie środki z funduszy Unii Europejskiej. Wicemarszałek zwrócił uwagę, że bardzo mało chińskich studentów decyduje się na studia w Polsce, w nawiasie kilkuset, przy dużym zainteresowaniu studiami w Niemczech około 90 tysięcy, czy Francji około 60 tysięcy. Podkreślił, że wymiana naukowa polsko-chińska jest na bardzo niskim poziomie i wyraził nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Grupa ICBC pod względem posiadanych aktywów oraz wypracowanego zysku netto jest największa na świecie. Powstanie funduszu China CEE Financial Company zostało zainicjowane przez premiera Chin w 2015 roku i ma on za zadanie angażowanie w przedsięwzięcie, które spowodują wzrost chińskich inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. No i tutaj na końcu widzicie Państwo zdjęcia. Wszystkie zrobiła Katarzyna Czerwińska, ale je tak powolutku puścimy. Przy stole konferencyjnym cała delegacja, wicemarszałek Senatu, pewnie z lewej strony, tutaj ta osoba nachylona jak należy, woda mineralna, bardzo ładny stół, herbata na stole, pewnie. No i tutaj notatki sobie panowie robią. 100% panów, no nie ma pań, bo w Senacie jest w ogóle bardzo mało pań. Niebieskie krawaty. Chińczycy też mają swoje krawaty.
kwiatki leżą. No i to tyle. Katarzyna Czerwińska, fotografie. Tyle z Senatu, mówiła Beata Andrejewska.